Cześć, z tej strony Marta Chowańska, Twoja osobista wizażystka i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak maksymalnie podkreślić i wydłużyć oko, robiąc czarną kreskę klasyczną kredką. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie i bardziej przedsiębiorczą. Rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay i sprawiam, że każda z kobiet, która współpracuje ze mną, staje się bardziej świadoma swoich atutów. I dzisiaj pokażę Ci prostą technikę, która po prostu totalnie zmienia kształt oka. Uwielbiam ją po prostu, bo jest szybka, jest łatwa i sprawia, że cała twarz i całe oko diametralnie się zmienia. Czyli staje się jakie wyciągnięte, wydłużone, powiększone, podkreślone, a równocześnie nie jest to makijaż trudny, ani nie jest to makijaż bardzo czasochłonny. Użyję kredki, która jest tak naprawdę eyelinerem w kredce. Jest to odcień Black. Ona występuje w wielu kolorach. Tutaj w skówce ma ukrytą temperówkę, więc możesz mieć pewność, że zawsze jest idealnie zaostrzona i ja tutaj od razu się nią posłużę, tak żeby ten zaostrzony, po prostu mięciutki koniec ułatwił mi malowanie precyzyjnej linii, ale uwaga, jeśli nie jesteś dobra w kreskach, nie przejmuj się, bo ta technika jest naprawdę banalnie prosta, gdyż sekret nie tkwi tutaj w precyzji, ale no właśnie, w mądrym zastosowaniu tej techniki. Od czego zaczynamy? Po prostu przykładam sobie tą kreskę przy zewnętrznym kąciku oka, tą kredkę. Ona jest tak mięciutka i tak niesamowicie czarna, że momentalnie daje tutaj efekt, jak na to mówię, smoły. I robię sobie coś takiego. Po prostu dość grubą, czarną kreskę, a następnie sięgam po pędzelek do eyelinera i zaczynam delikatnie, powiedziałabym, rozmazywać, ale tak naprawdę rozprowadzać tę kredkę, bo ona jest w konsystencji takiego kremowego eyelinera. Po zastygnięciu jest nie do ruszenia, ale kiedy jeszcze jest jakby świeża, to można z nią pracować i jest bardzo plastyczna. I przeciągam ją sobie i uwaga, tutaj właśnie polega cała technika na tym, żeby przeciągnąć ją aż do wewnętrznego kącika, albo nawet troszeczkę dalej, a następnie mocno wyciągnąć w kąciku zewnętrznym. Jak daleko? Możesz to zrobić nawet do tego miejsca, gdzie jest wyciągnięta brew. I teraz spójrz proszę na to oko i na to oko. Efekt jest po prostu fenomenalny, kreska jest gładziutka, hiperczarna, bardzo łatwa w aplikacji. Wystarczy po prostu muśnięcie pędzelka i ten eyeliner sam się rozprowadza. I zaraz, kiedy jeszcze zastygnie, to będzie już naprawdę bardzo, bardzo trwało. No to teraz najprostsza rzecz na świecie, czyli trzeba zrobić identyczną z drugiej strony. Powtórzmy te ruchy na prawym oku, czyli znowu sięgam sobie po eyeliner i robię to samo. Tutaj możesz przeciągnąć nawet 2-3 razy w jednym miejscu, po to, żeby mieć tego produktu troszkę więcej. To jest najlepsza kredka na świecie, również genialna do nakładania na linię wodną. Uwielbiana przez wizażystów gwiazd na Fashion Weekach, nie rozmazuje się, nie spływa i uwaga, jest badana oftalmologicznie. Nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwych oczu. I teraz robię sobie to samo, czyli przeciągam ją bliżej, jak widzisz, troszkę zbieram tego koloru, a następnie przeciągam bliżej wewnętrznego kącika, przedłużam go troszeczkę tutaj. Pomaga też obracanie tego pędzelka w różne strony, czyli dopasowuję sobie kształt pędzla do kształtu oka, a następnie wyciągam, czy dobrze widać? O, mam nadzieję, że tak. Wyciągam w zewnętrznym kąciku. Co jeszcze jest fajne w tej technice, że ta kreska jest taka trochę wysmużona. Ona jest lekko roztarta i wygląda to bardzo, bardzo, bardzo sexy. I gotowe. Można jeszcze tutaj delikatnie zintensyfikować ten kącik i na tak pomalowane oko można też oczywiście nakładać cienie. Warto mocno wytuszować rzęsy. No i zobacz, chwilę temu ja mam po prostu zwykłe oczy, a teraz są kolcie piękne, zmysłowe, podkreślone przy użyciu tylko jednego produktu. Jeśli jeszcze nie masz tej magicznej kredki i nie masz swojego doradcy Piękna Mary Kay, koniecznie, koniecznie napisz do mnie
z przyjemnością wyślę ją dla Ciebie, żebyś mogła wytestować i zobaczyć, jak proste i cudowne jest podkreślanie oka klasyczną czernią, bądź jeśli masz ochotę innym kolorem, bo mamy ich w ofercie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tymczasem pozdrawiam Cię, dziękuję, że oglądałaś ten odcinek. Mam nadzieję, że lubisz serię Tricky Makeup Charms. Zachęcam też do obejrzenia poprzednich odcinków, bo nagrałam dla Was już naprawdę mnóstwo tipów z kufra wizażystki. A tymczasem pozdrawiam Cię ciepło i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, które pojawiają się w każdy wtorek o godzinie 18 na fanpage'u Marta Chowańska Makeup Charm oraz na YouTube Marta Chowańska. Do zobaczenia!